TVO. O! Renata Błaszczyk, TVO. Witam serdecznie. Na początek pokażemy Wam krótki filmik z wczorajszej zabawy z balonami. Dowiedzmy się, dlaczego Kuba nie wyspał się dzisiejszej nocy. Otóż dzisiejszej nocy padliśmy ofiarą niestety zorganizowanej grupy przestępczej demolującej pokoje, także nie wyspaliśmy się. Pokój numer 11 wygląda obecnie w stanie, jest w stanie opłaganym, także wykąpałem się teraz i idę sprzątać. Papa! Uczestnicy obozu Godfather poświęcili godziny na treningi układu tanecznego, który chcieliby nam teraz zademonstrować. Zapytaliśmy dzisiaj obozowiczów, jak oceniają obóz Godfather. Sprawdźmy, co odpowiedzieli. Na obozie jest fajnie, fajne są zabawy. Mi się podoba też dlatego, że kręcimy film, jest fajnie i fajne dziewczyny tutaj. O, tutaj proszę nas pociągnąć. No, dlatego jest fajnie. Dziękuję. Jaka jest twoja ksywa? Na TVO jestem łapa. Podoba mi się strasznie, ale nie podoba mi się ten rowerek. Tak, na obozie jest bardzo fajnie, fajni ludzie. Fajną mam grupę. Ja tak cała. Tylko trochę mamy sprzęt rozwalone, ale jest super bardzo. Super czas ten mamy, duchowy. Obóz w Oświęce. Zastanówmy się wspólnie. Może obóz w Oświęce daje każdemu uczestnikowi jakby taki wzrost wewnętrzny. Nieprawdaż? Prawdaż. Ogólnie jestem wdzięczna zawsze, jak przyjeżdżam na obóz w Oświęce, liderom za ich poświęcenie i no, że im się w ogóle chce trzymać tych ludzi razem w grupce, rozwiązywać ich problemy, pomagać im. I to jest bardzo fajne, że są gotowi na poświęcenie właśnie. Tak, tak. No co miałeś mówić? Tak, ja się zgadzam z przedmówczynią. Mon maîtresse préférée, c'est Agnieszka. On fait tout ce qu'on veut. Puis, j'aime bien parce qu'on peut nager, jouer au basket. No, dużo mi się podoba, społeczności mi się podobają. Podobają mi się zabawy. No i małe grupki. Co powiesz z moją o swojej liderce? Liderką, no, Agusią. Tak, Agusia, jesteś super, naprawdę. No obozie. Jak mi się podoba na obozie, jest bardzo fajnie. Jest miła atmosfera, nie nudzę się i szybko czasu mija. Naprawdę. 8 dni zleciało jak ho, ho, ho. Ulala! I think this camp is amazing and I think God's working in it and Jan's a great person and I'm glad that God has blessed him with such a ministry. That's it. Może być. Mi się bardzo podoba. A co najbardziej?
To, że jest woda, że można się codziennie kąpać. My się kąpiemy średnio po 3 godziny dziennie. Także jest super. No i kawiarenka. A chipsy dobre? Mhm. Piechota. Nie wyspałem się. Nie pytam mnie o takie trudne rzeczy. Najbardziej na obozie ludzie mi się podobają i w ogóle. I to, że słońce było. A która najbardziej? Która najbardziej? Ojej, sporo by było brzmienia. Najbardziej podoba mi się nasza kochana liderka Agnieszka i w ogóle. A poza tym to jeszcze dużo jest tutaj fajnych dziewczyn. A chłopaków? Chłopaków nie wiem. Się nie przyglądał się tym chłopakom. Dziewczyny mi się podobają na obozie. I podoba mi się, że pracuję w kuchni. Super zajęcie. Ale... Nie podoba ci się? Podoba. Co najbardziej? Co? No to miejsce. Co? To miejsce. A tobie? Też się podoba, ale za krótko. Za krótko. Na Jeziorze Oświeckim po raz kolejny byliśmy świadkami akcji ratowniczej. Tym razem w rolę bohatera wcielił się Piotr Błaszczyk. Siedzę sobie spokojnie na brzegu i słyszę wezwanie Mayday. Słyszę za chwilę morsem te trzy kropki, trzy kreski, coś tam. Mówię, nie, nie pozwolę tak. Obronię świat. Zobaczcie, co tam się dzieje. Będę pierwszy. Dwie godziny później. Aż tak to widać? Nie można widzieć. Po opublikowaniu wczorajszego materiału o skokach lidera Cichego wyłoniły się kolejne talenty. Pierwszy to zespół taneczny Breadcans. Fragmenty swoich teledysków. Zapraszamy do ich obejrzenia. Mydło wszystko myje, nawet uszy i szyję. Mydło, mydło pachnące, kwiatki na łące. Bursztynek, bursztynek, znalazłem go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka twoich marzeń. Ogórek, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek i czapkę i sandały. Zielony, zielony jest cały. To już jest koniec dzisiejszych wiadomości. Dziękuję za uwagę. Renata Błaszczyk, TVO. TVO! O!